wiecie Państwo, że codziennie umiera 6 tysięcy dzieci z powodu braku dostępu do wody? W jaki sposób można temu zaradzić? Jak zmienić ten straszny fakt? Polska Akcja Humanitarna od 2000 roku w najróżniejszy sposób buduje dostęp do wody w takich krajach jak Afganistan, Irak, Sri Lanka po tsunami, teraz Strefa Gazy, Palestyna, Sudan, Somalia, wcześniej Darfur. W tych krajach, gdzie ludzie nie mają dostępu do wody pitnej, można budować ujęcia wody, można budować studnie, można poprawiać system kanalizacji po to, żeby nie mieszał się z wodą pitną. Tych sposobów jest bardzo wiele, ale najważniejsze jest to, że ludziom można pomagać skutecznie. W Sudanie Południowym wybudowaliśmy już około 200 studni, które służą społeczności lokalnej, dzięki czemu kobiety zamiast chodzić po wodę godzinę, dwie w jedną stronę, mogą zaopiekować się domem. Dzieci zamiast nosić wodę, mogą pójść do szkoły. A przede wszystkim woda to również żywność. Nawadniając pola, ludzie mogą ją samodzielnie produkować i być niezależni od pomocy humanitarnej. Bardzo często mówimy, że woda jest źródłem życia, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym woda tak naprawdę jest, ponieważ nam na co dzień jej nie brakuje. Nie wyobrażamy sobie, jak można by było przeżyć, mając codziennie do dyspozycji 20 litrów wody, 10 litrów wody. A są takie społeczności, które zmuszone są do życia z tak niewielką ilością wody. Niektórzy z Państwa, słysząc moje słowa, mogą się zastanawiać, co ja mogę zrobić, w jaki sposób ja mogę pomóc. Tych sposobów jest bardzo wiele. Najważniejszy z nich to mieć świadomość tego, że wiem, jak cenna jest woda i oszczędzać. Oszczędzając wodę, zaoszczędzą Państwo pieniądze, których część można przekazać na budowę ujęć wodnych przez Polską Akcję Humanitarną. Dzięki wodzie, którą budujemy, uratowaliśmy przez te 20 lat życie około 500 tysiącom ludzi. Myślę, że warto dołączyć się do takiej akcji i pomóc Polskiej Akcji Humanitarnej uratować tych istnień jeszcze więcej.